Mam zamiar przenosić te papuszki faliste do większej woliery. Wspominam o tej wolierce, zwolniła mi się akurat teraz, dlatego że przeniosłem nimfy i skarłatki do też większej, takiej zewnętrznej wolierki. No i pomyślałem, że w to miejsce sobie właśnie przerzucę te wszystkie faliste. Mam ich tutaj, no myślę, że ponad 35 sztuk. Dokładnie nie wiem, ile tu ich jest, dlatego że za każdym razem, jak gdzieś jestem, a mam okazję właśnie kupić sobie trochę tych falistych, to kupuję po kilka sztuk. Po to tylko, żeby jak najwięcej móc tu ich po prostu wymieszać. Także są z bardzo różnych źródeł kupowane i no mam nadzieję, że nie będzie, no się spokrewniam, że i tak będą, bo jak kupuję nawet gdzieś tam 6-8 w jednym miejscu, to nie bardzo chce mi się wierzyć, że to będzie od iluś tam par, to będzie od dwóch par powiedzmy maksymalnie, więc jakieś tam rodzeństwo na pewno tu jest, natomiast no jeżeli będzie w takiej ilości, to na pewno to nie wymieszam jeszcze tutaj bliskie rodzeństwo ze sobą, więc myślę, że będzie wszystko ok. Pokażę wolierkę. Wolierkę mam no, na tej samej ścianie, także tutaj w zimę będą miały dobrze. Mam tu to wszystko zadaszone, jak widzicie, przy ścianie, tu przy drzwiach do wejścia do zakładu, więc no, nie będzie tu wiało z żadnej strony. Dodatkowo ta wolierka jest również z tej strony zabudowana. Jedynie co mi tutaj zostaje front, ten przód. Także myślę, że tutaj wiać nie będzie. No może wyjdziemy ze środka. No tu muszę jeszcze zdjąć budki częściowe, tak już to zabierałem, tą dużą od karłatek zabrałem. Kilka tych mniejszych, to też były właśnie te nimfy, to tu były, to zebrałem, bo one się w tych lęgły. Także zostawiłem mi te same budki, to oczywiście są za duże dla falistych, więc i tak trzeba je zdjąć. No poprawię oczywiście tą żerć, tą gałąź, bo no, muszę tak zrobić, żeby wygodnie mi się wchodziło, a nie że będę głową bez przerwy to zaczepiał. A ptakom bez różnicy będzie, gdzie sobie siądą, więc według siebie to ustawię. Tu mam porobione już półki, na których właśnie będę kładł tacy z wodą, z ziarnem, z owocami, więc to mi się wszystko na pewno przyda. I także myślę, że no muszę przede wszystkim tu rozebrać, zdjąć tą im huśtawkę z tego fajnego, z takiej fajnej gałęzi. Widzę, że spójrzcie, one wszystkie praktycznie te gałązki obsiadły, także to jest ciekawe, to się buja, bo to jest na drucie uczepione na górę. Takie akurat fajną, naturalną huśtaweczkę mają. No i jakieś tam żerdzie, jeszcze prócz tamtych, co mam, zobaczę. No, czy dorzucę stąd, czy tylko tamta mi wystarczy. Jak mówię, tu jest niedużo tych ptaków, więc aż tak dużo gałęzi mnie trzeba. Budkę na pewno też stąd zabiorę, przeniosę. Tam będę musiał dorobić jeszcze tej budek, bo tu parek będzie znacznie, znacznie więcej. No to tu są teraz wszystkie te, co miałem kupione wcześniej, były młode, one były w maju kupione, także było sporo młodych ptaków. Natomiast teraz, jak już dokupowałem, to już mam na pewno te starsze parki z zeszłego roku. Także myślę, że no żeby to akurat nie szło teraz już do zimy, do tej jesieni, to pewno by się tutaj nam troszeczkę ich zaczęło lęgnąć. Natomiast teraz już tak, no widzę, że się zaczepiają ptaszki. Ja wiem, że siedzi tu w budce tej pierwszej jedna falista. No ale to tak, że tak troszeczkę późno na lęgi, więc co będzie, to będzie. Zobaczymy. No i przenosimy dzisiaj falistę. Na razie wzięliśmy się za budkę. Budkę już wziąłem, stamtąd przyniosłem, ale spójrzcie, miałem jajeczka. Siedziała tu falista taka zielono-żółta. Myślę, że no, budka wisi w tym samym miejscu, co w tamtej wolierze, więc może tu się nam nie pogubi, nie pomyli z tym i faktycznie z powrotem trafi do swojej budki. No chciałbym, bo szkoda mi tych jajeczek, szkoda mi tej samiczki, sami się przed chwilą ją karmił. No ale niestety musiałem to zrobić, bo czas ucieka, a tam jednak mają czas. No. Co jeszcze? Żerdź sobie uczepiłem. Aha, tu będę miał tą huśtaweczkę. Zaraz będziemy ją czepiać tu na górę.
sobie tylko przyjrzę się gdzie dokładnie. Nasypiemy im teraz te miseczki świeżym prosem. Rano co prawda dawałem, ale już przebrane miały, niech raz mają do końca dnia. No i zaraz nakroimy do tej miseczki obok wody. No i troszkę owoców, jakiś jabłek, marchewki. Mam, widzę. Jeszcze troszkę może pomidorka spróbujemy. No zobaczymy, dam im troszeczkę różnych tam smakołyków. Skleiłem im troszkę tych owoców i warzyw. Tak jak mówiłem, dałem pomidorka, marchew, jabłko. Cukinię miałem, kawałek rzodkiewki. Takich listków dorzuciłem. O, myślę, że będę... A, i gruszeczkę nawet miałem, także też wszystkiego po troszku. Myślę, że nie starczy na dzisiaj. No i jestem w środku, także zaczynamy towarzystwo łapać. Wszystko mi się rozbiegło na ścianę, ale to dobrze, będziemy ze ścianą łatwo je zdejmować. Także zaczynam łapać, będę łapał jeszcze transporterek i tak będę przenosił po 10 sztuk powietrza. Także nawet sobie je przy okazji dokładnie policzę, bo troszeczkę się pogubiłem w rachubie. Mam pierwszą dziesiątkę złapaną. Także będziemy to sobie, ja zresztą otworzymy im tutaj, chyba że wylecą zaraz wszystkie, jeśli nie to po prostu zostawię transporterek i będę sobie w drugi łapać. Ja mam drugi taki sam, także nie będę czasu tracił na je wypuszczanie ich, ale myślę, że one zaraz nam wyfruną. No, tu będzie foliera dwa razy większa przede wszystkim, myślę, że na pewno ptaki skorzystają na tym. Mam przeniesione wszystkie. No i fajnie, usadowiły się na tym drzewku, które uczepiłem. Tamtym już zabraliśmy, także one widzę, że i wtedy korzystały z niego i również teraz. No i oczywiście na budkach. No ciekawe tylko, czy samiczka trafi do tej swojej budki. To była któraś z tych zielonych, pamiętam, więc nie wiem, która dokładnie. A to jeszcze patrzę, jak wapienko w kubie czy się dopadły. Nie pamiętam, czy tam wapno było. Mi się wydaje, że wapno było również. Nie wiem czemu. Czy to lepiej im smakuje? Mam wszystkich 36 sztuk. No mam jeszcze u siebie 3 młode. One już, no myślę, że są do przeniesienia już. Na razie trzymam je z rodzicami. Chociaż widzę, że już nie karmią, same się już żyją, także może to do końca tygodnia jak przeniosę, to będę miał powiedzmy to 39, a to ze 40 sztuk. Tak postanowię tutaj trzymać, więcej nie będę chyba, jeśli to już upychał.